kocham to studio w Krakowie. Ilekroć tutaj wchodzę, to czuję się jak w domu. Z Michelem czujemy się jak starzy przyjaciele, ale też trochę jak rodzina. On w ogóle nazywa mnie swoją córką. I nie stresuję się już w pracy. Natomiast cały czas są momenty, które po prostu nie są przyjemne. Ja nie lubię dzieciom mówić, że odpadają z programu, ale ja też nie lubię dorosłym mówić, że odpadają z programu. Także nie umiem wybrać, który program wolę. Lubię je inaczej. To jest tak jak z dziećmi, prawda? Że wszystkie dzieci się kocha, nie da się wybrać jednego. Zaraz po urodzeniu Jagienka była maleńka, no to się rozumie samo przez się. I wtedy łączyłam obowiązki młodej mamy, jeszcze zestresowanej z obowiązkami jurorki. I Jagna była tutaj bardzo często, bo ja się nie chciałam z nią rozstawać. Natomiast teraz z przyczyn osobistych tutaj Jagny nie ma. Ale jest z tatą w domu. Bardzo chciałam, żeby Jagna miała rodzeństwo, także bardzo się cieszę, że już wkrótce będzie je miała. Jesteśmy z mężem bardzo, bardzo szczęśliwi. Mamy tylko nadzieję, że ja w ciąży będę się czuła tak dobrze jak w pierwszej ciąży. No i że wszystko z dzieciątkiem będzie dobrze. No, taką mam nadzieję i trzymajcie za to kciuki i myślcie o mnie ciepło. Produkcja MasterChefa to jest taka trochę moja rodzina, bo my się znamy już 10 lat i nie pierwszy raz jestem w ciąży na planie MasterChefa. Praca tutaj różni się tym od tej, kiedy nie byłam w ciąży, że nie wszystko mogę jeść, także nie próbuję dań z surowymi rybami. Na przykład dzisiaj w studiu mamy sushi, no to ja go nie będę próbowała, mogę spróbować ryżu, ale nie będę próbowała surowych ryb. A oprócz tego póki czuję się dobrze, no to funkcjonuje normalnie. Tak mi się wydaje.